Sportu i Turystyki pan Kamil Bortniczuk. Panie premierze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, sport to nie tylko wielkie sukcesy, wielkie emocje, te sukcesy, których oczekujemy, ale to także radość, to zdrowie, to pasja, to możliwość realizacji swoich marzeń przez naszych wspaniałych i sportowców, ale także amatorów, dzieci, młodzież. I żeby to wszystko było możliwe przez okrągły rok, a nie tylko latem, wiosną czy pogodną jesienią, to rozpoczynamy wielki program budowy takich hal łukowych, które będą wielofunkcyjne. To hale, które będą postawione w gminach miejsko-wiejskich, w gminach wiejskich, tam zwłaszcza, gdzie nie ma dzisiaj jeszcze porządnej hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. To wielka szansa dla bardzo wielu młodych ludzi. Tych, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, którzy dbają o swoje wychowanie fizyczne, ale także wszystkich tych, których my, rodzice, chcemy wyciągnąć sprzed telewizorów, sprzed komputerów, sprzed tych mediów społecznościowych do życia realnego, do życia sportowego. Pasja to jedno, a zdrowie to drugie. Wiemy doskonale, co się działo w COVID-zie. Przez te dwa strasznie ciężkie lata, ilu młodych ludzi utknęło przed telewizorami, utknęło przed komputerami. Te hale sportowe będą te dzieciaki, ale także tą młodzież wyciągać sprzed telewizorów do zdrowszego życia. Szanowni Państwo, w ciągu najbliższych paru lat chcemy, żeby takich hal powstało co najmniej 1000. Żeby była hala wzorcowa. Oglądaliśmy tutaj z panem ministrem pewne projekty wstępne, ale oczywiście przetestujemy je w ciągu najbliższych paru miesięcy. To będą hale do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, ale także tenisa, po prostu hale wielofunkcyjne. Mamy wspaniałych naszych sportowców, Igę Świątek, Roberta Lewandowskiego, ale Iga wywodzi się tutaj z Raszyna, gdzie akurat jesteśmy, a Robert Lewandowski zaczynał w Partyzancie Leszno, potem z Nicz Pruszków, Kuba Błaszczykowski, wiadomo, Truskolasy. Szanowni Państwo, w małych miejscowościach są wspaniałe sportowe talenty. Musimy je wydobyć. I to jest nasze zadanie. Zdrowie, zdrowy tryb życia, ale także szansa dla wszystkich dzieci, dla młodzieży w każdym zakątku Polski. To będzie program, z którym ruszamy już teraz. Już w tym roku wybudujemy co najmniej kilkadziesiąt takich hal, a w przyszłym roku nasz plan to wybudowanie 500 takich hal sportowych. W kolejnym roku kolejne 500, aby cała Polska została, można rzec, pokryta takimi halami łukowymi, które będą po prostu udostępnione, czy pogoda, czy słota, dla wszystkich dzieci, dla młodzieży, na zajęcia sportowe. I nie tylko sportowe, bo przecież taka hala może służyć na bardzo wiele różnego rodzaju, może służyć bardzo wielu rodzajom działań, funkcji. I to też jest korzyść dla poszczególnych gmin. Szanowni Państwo, to nowe szanse dla milionów Polaków, dla milionów polskich dzieci. Zdrowy tryb życia, zdrowie, sukcesy sportowe, pasja, radość i emocje. Dziękuję. Panie ministrze. Bardzo dziękuję, panie premierze. Szanowni Państwo, dzisiaj rzeczywiście ogłaszamy program wielki, program budowy 1000 hal łukowych w Polsce w przeciągu najbliższych 3 lat, licząc z rokiem bieżącym. W tym roku jest to pilotaż za kwotę 80 milionów złotych, które pozyskaliśmy dzięki przychylności, dzięki pozytywnym decyzjom pana premiera Mateusza Morawieckiego dla Ministerstwa Sportu. Są dodatkowe środki. Wybudujemy w ramach tego pilotażu około 50 takich hal w całej Polsce. Na podstawie tego pilotażu opracujemy projekt typowy, który od roku 2023 będzie powielany już, tak jak powiedział pan premier, w liczbie 500 sztuk rocznie, więc w roku 2024 będziemy mogli powiedzieć, że 1000 takich hal łukowych, hal lekkiej konstrukcji powstanie w Polsce na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, bo właśnie na tych terenach ciągle jeszcze takich obiektów jest zbyt mało, ciągle jeszcze zbyt dużo jest szkół, które nie mają dostępu do pełnowymiarowej sali gimnastycznej, a te obiekty przy stosunkowo niewielkim nakładzie pozwalają uzyskać funkcjonalność pełnowymiarowej, wielofunkcyjnej sali gimnastycznej o wymiarze dokładnie takim jak ta hala, na której się znajdujemy, czyli o wymiarze pola gry 40 na 20 metrów. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku mniejszych miejscowości, będziemy mogli godzić się na odstępstwo od tego wymogu i budowę sali o wymiarze pola gry 24 na 12 metrów. To też jest dopuszczalne, ale naszą wolą jest, naszą intencją, aby jak największej liczbie polskich miejscowości, tych mniejszych miejscowości, bardzo często polskich wsi, powstały sale gimnastyczne o
wymiarach 40x20, w pełni funkcjonalne. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Premier, zbyt wiele polskich talentów jeszcze ciągle się marnuje i bardzo wiele polskich talentów pochodzi właśnie z mniejszych miejscowości. I my obok tego, co dzisiaj ogłaszamy, w przyszłym roku w całą Polskę obejmiemy także programem weryfikacji, testowania polskich dzieci w szkołach w oparciu o specjalny program informatyczny, który już przygotowaliśmy w Ministerstwie Sportu i który użyczamy we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, polskim szkołom, polskim nauczycielom WF-u. Będziemy mieli dostęp do podstawowych testów dotyczących siły skoczności, szybkości, zwinności wszystkich polskich dzieci uczęszczających do polskich szkół. W połączeniu z tymi halami, które dzisiaj ogłaszamy, spowoduje to, że żaden wielki talent, nawet w najmniejszej miejscowości, nie umknie okom polskich związków sportowych, oczom polskich związków sportowych, nie umknie oczom polskich klubów sportowych, a efekty tego będziemy wszyscy widzieć w kolejnych dziesięcioleciach. I to nie tylko w kontekście tych największych sukcesów, ale w kontekście tego, co jest bardzo ważne, o czym wspominał pan premier, w kontekście zdecydowanej poprawy zdrowia publicznego. Serdecznie jeszcze raz, panie premierze, dziękuję za wsparcie dla tego programu. Jeżeli są jakieś pytania dotyczące tematu konferencji, bardzo chętnie na nie odpowiemy. Zapraszamy teraz do zadawania pytań. Proszę tylko o przedstawienie się i zadania jednego pytania od redakcji. Dzień dobry, witam serdecznie. Anna Udakowska, Sumaini, TVP Info. Pytanie nie w temacie konferencji, ale równie ważne, bo z kategorii polityka. Panie premierze, dziennikarze Politico dotarli do informacji, że Przemysł Suwalski jest jednym z najbardziej zagrożonych terenów na terenie Europy, jeśli ewentualnie wojna przelałaby się oczywiście na inne państwa. W jakim stopniu Przemysł Suwalski jest przygotowane, czy zamierzają Państwo wzmocnić ten teren, bo z innych informacji, do których też docieramy, wynika, że na przykład na terenie 14 gmin mazurskich nie ma w ogóle schronów. Szanowni Państwo, Polska nie jest stroną wojny, ani NATO nie jest stroną wojny. Polska jest członkiem najpotężniejszego sojuszu militarnego w historii świata. Nie sądzę, żeby Rosja ważyła się podnieść rękę na najsilniejszy sojusz w dziejach świata. Widać wyraźnie, że ciężko im poradzić sobie, choć niestety mają ogromną przewagę na Ukrainie. To Rosjanie nie mogą szybko doprowadzić do rozstrzygnięcia na swoją korzyść. I całe szczęście. Ze strategicznego punktu widzenia, ze względu na położenie obwodu kaliningradzkiego, Białoruś, owszem, Przemysł Suwalski jest uważany przez strategów NATO za jeden z newralgicznych punktów, za jedno z newralgicznych miejsc na mapie Paktu Sojuszu Północnoatlantyckiego. I ten punkt jest szczególnie brany pod uwagę, zarówno w planach NATO, jak i w naszych planach wewnętrznych, wojskowych. Dlatego tam obecność nasza obecność wojskowa, obecność naszych jednostek wojskowych jest bardzo mocna. Tyle mogę powiedzieć. Tam również niedaleko Przemysłu Suwalskiego stacjonują międzynarodowe siły właśnie Paktu Północnoatlantyckiego. A więc nasze zabezpieczenie jest właściwe, jest adekwatne. Jesteśmy w pełni świadomi tych ryzyk, o które pani redaktor zapytała. Dzień dobry, Monika Miller, Polsat News. Panie premierze, chciałam zapytać o wsparcie dla Ukrainy ze strony Polski. Słyszymy o możliwości otrzymania statusu kandydata do Unii Europejskiej. No właśnie, jest dobra wola ze strony Unii Europejskiej, ale kiedy może nastąpić ta decyzja i jak będzie wyglądało to wsparcie ze strony Polski w najbliższym czasie dla Ukrainy na poziomie humanitarnym, ale też politycznym? Dziękuję. Jeszcze parę miesięcy temu przyznanie statusu kraju kandydującego dla Ukrainy było uważane za mrzonkę, za coś zupełnie niemożliwego. Polska konsekwentnie razem z krajami bałtyckimi podnosiła ten punkt jako punkt, który najbardziej podnosi morale, jednocześnie daje nadzieję Ukrainie i Ukraińcom. Wiemy doskonale, że oni tam, walcząc dzisiaj z ogromnym i barbarzyńskim atakiem ze strony Rosji, jednocześnie walczą o nasze bezpieczeństwo. To dlatego ten status kraju kandydującego jest dla Ukrainy taki ważny. I Polska rozpoczęła trzy miesiące temu właściwie od szczytu pod Paryżem w Wersalu bardzo szeroko zakrojoną akcję dyplomatyczną.
czy ona zostanie zwieńczona powodzeniem, okaże się już za parę dni na szczycie Rady Europejskiej. Jestem umiarkowanym optymistą. Bardzo mocno o to zabiegamy. Przecież to nie oznacza natychmiastowego przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Ukraina będzie musiała spełnić szereg warunków. I prezydent Zełenski, premier Szmyhal doskonale o tym wiedzą. Ale chodzi o właśnie nadzieję, o to, aby Ukraina, która dzisiaj jest depozytariuszem wartości europejskich, wolność, prawo do życia, suwerenność, żeby Ukraina czuła, że ma faktyczne, autentyczne wsparcie po stronie Unii Europejskiej. Za parę dni, szanowni państwo, pani redaktor, na Radzie Europejskiej okaże się, czy nasze zabiegi zostały zakończone sukcesem. Jeśli tak, będę bardzo zadowolony. Jeśli nie, będziemy kontynuować je dalej, bo to bardzo ważny etap na drodze integracji całej Europy przeciwko barbarzyńskim systemom ze wschodu. Dzień dobry, panie premierze. Adrian Menik, TVN24. Chciałem zapytać o ocenę prezesa Adama Glapińskiego, bo dzisiaj został zaprzysiężony. Jakie ma pan tutaj nadzieje na jego drugą kadencję, a także o Izbę Dyscyplinarną? Dlaczego wciąż działa, wciąż orzeka i zawiesza sędziów? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, najlepszą odpowiedzią na pierwsze pytanie pana redaktora będą choćby dzisiejsze dane. Ja z rana zawsze zaczynam dzień od wszystkich serwisów, od danych, od informacji z całego świata. No i tam nadeszła taka informacja, że w Wielkiej Brytanii jest inflacja najwyższa od 40 lat. Czy prezes Glapiński jest winny inflacji w Wielkiej Brytanii? Czy jest winny największej inflacji w Niemczech od prawie 50 lat, w Stanach Zjednoczonych od 40 lat? Mamy po prostu do czynienia z ogromną falą inflacji na całym świecie, czy w większości krajów świata. Inflacji, co jest oczywiste dla wszystkich specjalistów, dla wszystkich ekonomistów, wywołanej poprzez wojnę, poprzez wysokie ceny surowców naturalnych, w szczególności gazu, węgla i ropy. To jest putinflacja. Tak nazywa ją również prezydent Biden. Nie wiem, czy konkretnie tego słowa używa, ale kilka razy wprost powiedział, że inflacja w Stanach Zjednoczonych została wywołana przez Putina i przez wojnę. Ja rozumiem, że jest walka polityczna, ale myślę, że każdy rozsądny człowiek, jak zastanowi się nad tym, co dzieje się wokół nas, to dojdzie do właściwych konkluzji w tym temacie. Co do Izby Dyscyplinarnej, tutaj jesteśmy wkrótce po przyjęciu ustawy przez pana, podpisaniu ustawy przez pana prezydenta, przyjęciu ustawy przez Sejm i w najbliższym czasie będą dokonywane zmiany związane właśnie z tą ustawą. Jeżeli jakieś ciała jeszcze działają w tym okresie przejściowym, dla porządku prawnego każdego państwa demokratycznego jest to normalne, aby nie było żadnej próżni. Ale właściwym byłoby oczywiście dzisiaj powstrzymywanie się od jakichś drastycznych działań, bo jesteśmy w przededniu funkcjonowania Izby Odpowiedzialności Zawodowej w nowym kształcie, takim jaki został przyjęty przez ostatnią ustawę o Sądzie Najwyższym i Izbie Dyscyplinarnej. Dzień dobry, Rafał Kowski, PAP. Panie premierze, chciałem zapytać o doniesienia medialne dotyczące podpisania przez Prawo i Sprawiedliwość porozumienia z kołem Polskie Sprawy i tym, że przewodnicząca tego koła, Agnieszka Ścigaj, miałaby wejść w skład Rady Ministrów. Czy może pan potwierdzić te informacje? A jeśli tak, to czym miałaby się zajmować i czy o godzinie 15 można spodziewać się jeszcze jakichś zmian w składzie Rady Ministrów? Dziękuję. No cóż, skoro pan redaktor tak wprost o to zapytał, to mogę to potwierdzić, bo to 15 już jest bardzo niedługo. Rzeczywiście po wielu rozmowach merytorycznych, wielu rozmowach programowych, o bardzo konkretnych sprawach, o bardzo wielu tematach, które nurtują Polaków, ekonomicznych, społecznych, politycznych, doszliśmy do porozumienia z kołem Polskie Sprawy i zaprosiliśmy panią poseł Agnieszkę Ścigaj do rządu, aby zajmowała się tą tematyką, na której świetnie się zna, tą tematyką, na której się koncentruje od wielu, wielu lat, czyli szeroko rozumianą tematyką integracji społecznej w tym okresie napięć na forum polskim, międzynarodowym, związanym z falą uchodźców z Ukrainy, ale nie tylko. Tutaj mamy do czynienia ze zjawiskami o wiele szerszymi i tymi zagadnieniami będzie zajmowała się nowa pani minister. Dziękujemy bardzo za spotkanie i zapraszamy do rozmów indywidualnych. Dziękuję bardzo.